Cześć, witam Was bardzo serdecznie, Mateusz Kwiatkowski z tej strony. Ponownie na początku informuję, że można udostępniać, można komentować. Udostępniam swoje dane osobowe. Moja prywatność już i tak została naruszona wystarczająco mocno. W związku z tym, mimo że chciałem swoją prywatność zachować tylko i wyłącznie dla siebie z uwagi na no nazwijmy to historię swojego życia. Nie chciałem być nigdy jakąś tam osobą publiczną. Nie pijcie tego, to świństwo. To niestety z uwagi na sprawy związane z moją córeczką musiałem odłożyć na bok moją prywatność. W związku z czym oficjalnie mówię, udostępniam publicznie wszystkie moje dane osobowe. Możecie korzystać, w sensie udostępniać, komentować i tak dalej. Nie mam przeciwwskazań. Uważacie, że nie mam racji, to sobie komentujcie. Ja olewam w takiej sytuacji. Teraz nagrywam to z uwagi na to, że w dniu dzisiejszym zdenerwowałem się, ponieważ to, co się dzieje w Zebrzydowicach, w gminie Zebrzydowice, krótko mówiąc, to jest patologia. Patologia. I mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością. Jedziemy na komendę w Zebrzydowicach złożyć skargę na panią policjant prowadzącą sprawę mojej córki, którą zgłosiłem w sobotę 15 lutego 2020 roku, czyli praktycznie tydzień temu. Miała ślad uderzenia na twarzy i bardzo duży siniak na udzie. I co? Uzyskałem informację, najpierw jak już zauważyłem, odebrałem dziecko od matki, od razu zadzwoniłem na komendę miejską w Jastrzębiu-Zdroju z informacją, czy tam z uzyskaniem, z chęcią uzyskania informacji, co mam w takiej sytuacji zrobić, ażeby nie mieć problemów, bo wiem, co jest w stanie zrobić moja żona. W związku z czym uzyskałem informację, mam jechać do lekarza po zaświadczenie, przyjechać na policję, przedstawić sytuację, jak wygląda. Tak też zrobiłem, zostałem odesłany do Zebrzydowic, bo będzie szybciej, żeby mnie przysyłać wszystkiego do Zebrzydowic. Jest to forma jakiejś tam przemocy nad dzieckiem, w związku z czym myślałem, że będzie to w miarę szybko. Zadzwoniłem w związku z tym we wtorek, w poniedziałek najpierw, żeby uzyskać jakieś informacje. Dostałem tylko numer sprawy, pani nie było w pracy, która to prowadzi, ale dostałem informacji, kto prowadzi. W związku z czym zadzwoniłem we wtorek. We wtorek uzyskałem informację, że nic nie zostało zrobione. Nic nie zostało zrobione. Czyli tak naprawdę tolerujemy patologię, a komentarz pani Marty K. W stosunku do mnie, cytuję, jak znam pana i pana żonę, to przecież dziecku nic nie grozi. Informuję, że tak samo jak psycholog, który wypisuje na temat mnie jakieś opinie, które mnie obrażają, nie widząc mnie na oczy, nie słysząc, nigdy nie mając ze mną kontaktu, pewnie ta sprawa też zostanie umorzona, bo jest w Zebrzydowicach standardowo, bo jakby dziwnym jest, że sprawy mojej żony są przepychane tak, żeby trafiły do sądu w jakikolwiek sposób, natomiast sprawy, które są zakładane, które mają faktycznie jakiś podkład i tak dalej, gdzie jest na papierze jasno na białym, czarno na białym, że jestem szkalowany w jakiś sposób przez osoby, które mnie nie znają, są po prostu umarzane. I tak samo wygląda w tej chwili. We wtorek dzwonię, nic nie ruszyło, nic się nie stało. Wszystko przecież jest w porządku, pani jak mnie zna, pani mnie nie zna, to od razu też pani mówię, tak samo jak ta wcześniej ta pani. Skończyło się już żarty i tak dalej, bo mam dosyć, nie składałem skarg wcześniej, ale teraz to pójdzie wszędzie, gdzie tylko może, naprawdę. Bo zadzwoniłem dzisiaj, jest piątek, przypominam, prawie tydzień od czasu zgłoszenia, nadal nie zostały wykonane żadne czynności, żadne. Oprócz tego, że pani Marta K. informuje mnie przez telefon, że przecież to prawdopodobnie jest tylko serduszko namalowane w związku z walentynkami, które były dzień wcześniej. Mając zaświadczenie od lekarza z jednoznacznie stwierdzonym zasinieniem, pani Marta K. zakrzywia rzeczywistość na korzyść mieszkańca jej gminy.
nie wiem, czy się znają, czy nie, no być może te słowa, że jak zna mnie i moją żonę, no nie wiem, czy moją żonę zna tak jak mnie, czyli mnie nie zna, więc mojej żony też nie zna, czy może jednak moją żonę zna i jest to po prostu mataczenie, bo tylko tak to można nazwać. No to sorry, no przecież to tak nie można, to przecież chodzi o zdrowie dziecka. Nie chodzi o mnie, bo o mnie sprawy dobra. Można olać, ale o dziecko? To jest patologia. To się nazywa patologia, po prostu. Patologia w rodzinie, w której to się dzieje i patologia w gminie, w której coś takiego się też dzieje. I tyle. To jest zwyczajna patologia. To, że ktoś się dobrze przedstawia, jak przychodzi policja, to, że ktoś się dobrze przedstawia, jak przychodzi, nie wiem, urzędnik czy pracownik socjalny gdzieś tam z GOPS-u, czy skądkolwiek, to nic nie znaczy. To dalej jest patologia. Bo za zamkniętymi drzwiami dzieją się różne inne rzeczy. Widocznie pani komendant ze Brzydowic i pani Marta chyba mało oglądają, nie wiem, mało zaglądają w, nie wiem, chociażby w telewizję czy w gazety, bo chyba jednak za mało spraw w Polsce było o to, że dziecku coś się stało i tak dalej, bo policja, bo ośrodki pomocy społecznej, bo pracownicy socjalni działali z przymrużeniem oka albo właśnie w taki sposób, jak działa w tej chwili policja w Brzydowicach, która dąży tylko i wyłącznie do tego, żeby umorzyć kolejną sprawę, mimo że chodzi o dziecko. I tyle mam do powiedzenia. Na dzień dzisiejszy składam skargę, to żeby pani komendant miała świadomość i wszyscy policjanci w tej gminie. Ta skarga nie zostaje złożona tylko na ręce pani komendant, bo podesłałem też maila do miejsc, do których taka skarga dodatkowo popłynie łącznie z sądami i prokuraturą. Do tego informuję, że na wszystko, pani Marto, bezczelnie pani odłożyła słuchawkę, bo to też jest ważne. Policjant, który odkłada słuchawkę, bo zaczynają padać niewygodne pytania, na które pani policjant nie potrafi odpowiedzieć. Zwyczajnie nie potrafi odpowiedzieć, bo próbuje uszyć jakąś historię, która jej nie wychodzi, a jak zostają zadane trudne pytania, na które trzeba odpowiedzieć, to się odkłada słuchawkę. Tak się traktuje człowieka w Polsce. Tak władza traktuje człowieka w Polsce. Tak policja w gminie Zebrzydowice traktuje obywatela, który niezależnie od tego, kim jest i tak dalej, był czy cokolwiek, jest osobą płacącą podatki nie wiem, prowadzącą chociażby działalność gospodarczą. Tak się traktuje obywatela w Polsce. Tak policja w Zebrzydowicach chroni swoją lokalną społeczność przed tym, żeby broń Boże nie wydało się, że coś tam jest nie tak. A dużo jest nie tak, jak widać. I ja nie pozwolę, żeby to dalej miało taki wygląd, bo to jest jakaś paranoja i nie wiem. Chyba Hitchcock by kurczę lepszego scenariusza nie zrobił. To wszystko chyba na dzisiaj. Zaglądajcie, nie wiem, udostępniajcie, róbcie z tym, co chcecie. Może kiedyś to się ruszy, bo tak jak mówię, ojciec to jest druga kategoria rodzica, to jest druga kategoria w ogóle człowieka. W stosunku do władzy to jest w ogóle jakaś podkategoria i tak dalej. Ważni są znajomi. Ważne jest tutaj cisza w tym lokalnym społeczeństwie, w którym właśnie w tej chwili jestem. Niestety takie sprawy trzeba nagłaśniać. Uczciwi ludzie nie mają się czego bać, bo prawda i tak wyjdzie, chociaż w tym kontekście, bo prawda i tak wyjdzie prędzej czy później na jaw, tylko żeby nie było za późno. To żeby nie było za późno, bo potem znowu będą tłumaczenia typu bo wszystko było w porządku, bo przecież pracownicy socjalni tam chodzili, bo pani dzielnicowa przecież tam też niejednokrotnie była. Pozdrawiam państwa dzielnicowych, wszystkich Zebrzydowic, całą policję w Zebrzydowicach i wszystkich urzędników, którzy działają na niekorzyść dziecka. Pozdrawiam serdecznie, to jest wasze sumienie i to wy będziecie z tego rozliczani. Postaram się o to, na razie.